Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku w nowym sezonie. I tak jest, udaje nam się podpisać kontrakt z Hellas Weroną. Jak możecie zauważyć, właśnie się podpisaliśmy. I zaczynamy. Zaczynamy kolejny sezon piłki nożnej na najwyższym światowym poziomie. I tym razem będziemy grali w lidze, która jakością zdecydowanie przewyższa Ekstraklasę. O ile Hellas Verona został w tej Serie A, bo w sumie tego nie zweryfikowałem. Mam nadzieję, że został. Bo jeżeli nie, to będzie to delikatna wtopa. Ale zobaczymy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Myślę, że zdecydowanie więcej meczy będziemy rozgrywać w tym sezonie, ze względu na to, że będziemy grali po prostu w lepszej drużynie. No i Kuba Fryderyk wchodzi do swojego nowego zespołu. Do drużyny, z którą mam nadzieję będzie świecił już jakieś pierwsze swoje sukcesy. Lub jeżeli nie, to da mu to drogę do tych najlepszych klubów z Włoch. Proszę, dostał numer 29. Ja myślę, że ten numer pozostanie. Natomiast co ważne, to to, że jesteśmy w Serie A. Jesteśmy w Serie A, tak jest. Wybieramy sobie drużynę docelową, a naszą drużyną docelową będzie Inter Mediolan. Tak jest. Inter Mediolan. To jest drużyna, którą chciałbym, żeby była naszym następnym krokiem, jeśli chodzi o dorosłą karierę Kuby Fryderyka. Jeśli chodzi o rozwój zawodnika, no to tak jak mówiłem, rozpoczyna się ta jazda już trochę grubsza. Wydajemy punktów 20. To chyba tyle na razie. No, jeszcze jeden punkt wytrzymałość. Ok, wydaliśmy tych 20 punktów i dodajemy jeszcze sobie styl gry. Pierwszy styl gry, tak jest. Który by sobie tutaj styl gry wybrać? Mam dość duży problem, co by sobie tutaj wybrać. Dobra, weźmiemy sobie te popisowe animacje. A co mi tam? Troszkę odejdziemy od tego Kuby. I zedytujemy sobie jeszcze naszego zawodnika delikatnie. Oczywiście nie będzie tu jakichś niesamowitych zmian. Zmienimy sobie tylko buciki. Ponieważ dostaliśmy kontrakt z racji tego, że dostaliśmy kontrakt od drużyny, którą sponsoruje Joma, także udało nam się zyskać kontrakt z Jomą, jeśli chodzi o buty. Ja wiem, wiem. Prawdopodobnie to nie będą jakieś piękne te buciki. Natomiast od czegoś trzeba zacząć. Spójrzmy, gdzie są jakieś buciki od Jomy. Chyba tylko dwie pary są. Tak jest, na to by wychodziło tylko dwie pary butów są z Jomy. Myślę, że te są odpowiednie dla naszego piłkarza. Akcesoria na twarz mi są niepotrzebne. Tatuaży także nie będziemy mieć. Zapisujemy wprowadzone zmiany. No i rozpoczynamy kolejny sezon. I nasz zawodnik urósł aż o 7 overalla. Mamy 78 oceny ogólnej. Myślę, że to jest ogromny, ogromny, ogromny wzrost naszego młodziutkiego Kuby Fryderyka. Rozpoczynamy ten sezon oczywiście na ławeczce. No jakże mogło być inaczej? Nie będę zwracał uwagi na to póki co, w jaki sposób grała sobie nasza drużyna.
i tu mam na myśli reprezentację, bo to nie ma najmniejszego sensu. Nie będę was też zanudzał treningami. A, tutaj były te ostatnie. Dobra. Jesteśmy w tym momencie na ławeczce. Przechodzimy sobie do wyniku. Ja nie będę grał jakichś tam byle jakich meczów przedsezonowych. Co prawda, Kuba strzelił bramkę. To też na pewno pozytywnie wpłynie na podejście trenera, że w debiucie, co prawda nie o punkty, ale w debiucie zdobywa ważną bramkę dla naszej drużyny. Chodzi tak, że w drugim spotkaniu nie strzela bramki, ale remisujemy w tym drugim spotkaniu przedsezonowym. No i czeka nas jeszcze jedno spotkanie, którym to mam nadzieję, że pójdzie już mu troszkę lepiej. Cremonese, czyli drużyna z drugiej ligi włoskiej. Jeden do jednego. Myślę, że też ciekawa sprawa, bo jednak tutaj w lidze włoskiej będzie musiał grać jako taki bardziej wahadłowy niż prawy pomocnik, taki nominalny, czyli bardziej ofensywny piłkarz. To będzie dość ciekawe. Ciekawe, w jaki sposób on znajdzie się w takiej nowej roli. No i gramy pierwszy mecz w Serie A. Pierwszy mecz na prawdziwym poziomie. Na takim poziomie, do którego nasz zawodnik nie przywykł. Zobaczymy, w której minucie wchodzimy. Wchodzimy w minucie 79 na prawą pomoc, tak jak chcieliśmy. Miejmy nadzieję, że Kuba pokaże się z jak najlepszej strony. I wchodzi na boiska Serie A. Debiut tego młodziutkiego Polaka. Wybierzemy sobie skuteczność dośrodkowań jako nasz cel. Spróbujemy coś dośrodkować. Okej, rozumiem. Gramy trzema środkowymi obrońcami. Gramy 3-5-3, tak z tego co widzę. Już prośba, pierwszy kontakt z piłką. Ale jak strata. I to taka no, dość nieprzyjemna. Brenner. Czyżby miała być z tego bramka? Nie, ale niebezpieczna sytuacja. Niebezpieczna sytuacja po głupiej stracie naszego zawodnika. Kawa próba, czy będzie pierwszy, czy będzie szybszy? Nie udaje mu się, niestety. Aczkolwiek już Kuba Fryderyk tutaj naciera. Dobry odbiór, naprawdę fantastycznie tutaj wrócił na tą swoją pozycję. Prosi o piłkę, ale że nie jest aktywny. Znowu prosi o piłkę. Próba dośrodkowania. Czy będzie z tego strzał? Nie ma strzału. No, bo też to dośrodkowanie było takie dość nieudolne. Dobra próba. Czy będzie z tego gol? Nie ma z tego gola, ale mogła być asysta drugiego stopnia. Ojojoj, co by się wydarzyło? Coś się pobagowało. O, naprawdę na razie wygląda ten Kuba Fryderyk obiecująco. Rozpoczął ten mecz dość słabo, bo od takiej dość mocnej, ciężkiej straty. Coś się buguje. Bardzo brzydki faul tutaj. Żółta kartka na Kubie.
dla Marco Pasalicia. Kuba wchodzi z piłką. Ajajajajaj. Czy będzie z tego gol? To musi być gol. Piękne dośrodkowanie Kuby Fryderyka. I ten asystuje na 2 do 1 w ostatniej akcji tego spotkania. Piękna asysta Kuby, która daje w tym momencie w 88 minucie zwycięstwo dla Hellas Verona przeciwko Udinese. Piękny odbiór. Kolejny raz popisuje się świetną czujnością. Dobra prośba, no niestety to podanie górą było niecelne. Ciekawa próba. Ładnie spróbował to tutaj raz Kuba Fryderyk, szybciutko kilkoma podaniami rozwikłać i zagrać tak, żeby piłka wpadła do siatki Udinese. Natomiast zwyciężamy to spotkanie po fantastycznym dośrodkowaniu naszego młodziutkiego zawodnika. No chyba został zawodnikiem meczu w tym spotkaniu. Czyżby? Czyżby został zawodnikiem spotkania zaledwie po 12 minutach rozegranych w tym meczu? Spójrzmy. Widać tutaj naszego zawodnika. Gdzie jest Kuba Fryderyk? Jest. Jest zawodnikiem meczu w swoim debiucie w Serie A. To jest coś pięknego. To jest coś pięknego. Dobry występ meczowy. Ale dała radę cała drużyna. Hellas z pierwszym zwycięstwem. Sprawdźmy sobie jeszcze jedną rzecz. Czy ktoś ma numer 16 zarezerwowany? Ma, ok. No to my nie będziemy się tutaj wcinać. Gramy sobie z tą 29. Przyspieszamy o godzinę, nie będziemy się rozwodzić nad okienkiem transferowym, bo ono nas nie dotyczy w żadnym stopniu. I gramy teraz mecz z Genoą. Po raz kolejny będziemy wchodzić z ławki, ale tym razem na lewą pomoc. I tym razem nie zagramy sobie tego meczu, bo przez przypadek go przesymulowałem. Upsi. Mam nadzieję, że spotkanie poszło po naszej myśli. Wygrywamy 3 do 1, co prawda nie strzeliliśmy żadnej bramki i prawdopodobnie też nie asystowaliśmy w żadnym golu, ale Hellas Verona po raz kolejny pokazuje się z bardzo dobrej strony. Pierwsze powołanie do drużyny reprezentacji Polski. Co prawda już po mistrzostwach Europy, na które jakimś cudem awansowaliśmy. I na mecze towarzyskie, ale zawsze to coś, zawsze to trzeba się z tego cieszyć, że dostaliśmy możliwość zagrania dla biało-czerwonych, dla reprezentacji narodowej. Przegrywamy, wchodząc na boisko na 1-0. Ale już, on tylko wszedł i strzela bramkę. Myślę, że ten poziom jest troszkę za łatwy. Zmienimy sobie poziom trudności na legendarny, żeby zwiększyć trudność, bo to jest niemożliwe, żeby taki chłopak chodził i od razu robił taką remontadę. Jeszcze chciałbym jedną rzecz sprawdzić, bo tego nie zwróciłem na to uwagę. Okej, ocena, skuteczność driblingów i strzały poza pola karnego. Dobrze, już wszystko wiem. Jaj, niewiele brakowało. Pomysł był naprawdę dobry. Na razie gramy z takimi troszkę słabszymi drużynami. Chociaż Udinese to już nie jest taka słaba drużyna.
Aczkolwiek Genoa, no i Bologna to są drużyny, które zazwyczaj się utrzymują tylko w środku pola. Ciekawy pojedynek dwóch młodych zawodników z Polski, bo i Urbański, i Kuba Fryderyk to jest młodzież, która jest naszą przyszłością. Och, ten zawodnik tutaj raczej się nie popisał niczym wybitnym. Kuba Fryderyk próbuje tutaj odebrać tę piłkę. Wychodzi mu to nawet. Ach, ale niestety troszkę się zagalopował z tą piłką. Bardzo wychodzi wysoko Hellas Verona. Widać, że odkąd tylko Kuba Fryderyk wejdzie na boisko, to drużyna gra o wiele żywiej, o wiele szybciej. Dużo takiej gry kombinacyjnej widzimy. Bardzo ciekawe dogranie i bardzo ciekawa próba. Nie udało się, ale po raz kolejny. To daje też dużo do myślenia przeciwnikom i daje dużo do myślenia trenerowi, czy nie powinien go przypadkiem wpuścić od pierwszej minuty. Co to była za odważna próba w tym momencie? Carlson do Zirkzee. Zirkzee tutaj wychodzi praktycznie sam na sam z bramkarzem. Uff, na szczęście się myli. Myli się ogromnie. Prośba o dogranie. Kuba Fryderyk z pierwszej piłki od razu i już prosi o podanie po raz kolejny w takim dość ekwilibrystyczny sposób. Prosi o tę piłkę. Znaczy podaje tę piłkę w zasadzie. Bardzo brzydki faul. To może być nawet czerwona kartka. Czerwona kartka to nie była. Była zaledwie żółta. Kuba tutaj nawet walczy w powietrzu. Przez to, że trener daje go tylko na połowę meczu, albo nawet czasami mniej, to ma niesamowicie dużo siły Kuba i praktycznie jest w każdym miejscu na boisku. Ajajaj, ale teraz bardzo źle poprosił o piłkę. Uff, jak było blisko, jak było niewiele i moglibyśmy się pożegnać z tym prowadzeniem. Niestety. Niestety tracimy tą piłkę. Zostało zaledwie 10 minut do końca tego spotkania. Martinez pozostał zostawiony samym sobie, przez to tracimy bramkę na 2 do 1. Niestety, troszkę tutaj zamieszaliśmy się w tej defensywie. Też nie powiem, że brak Kuby na miejscu, w którym powinien być, na pewno nie pomógł. Jeszcze tutaj teraz głupia strata piłki. Oj, 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 oj. Gubimy się w defensywie. Kuba musi zdecydowanie się uspokoić, jeśli chodzi o te rajdy i takie bezmyślne tracenie piłki, bo to nie prowadzi do niczego dobrego. Wygrywamy tą główkę. Już Kuba leci skrzydłem. Czeka na kolegę. Fantastycznie mu dogrywa. Jest gol. I jest 2 do 2. Świetna asysta Kuby Fryderyka. Fantastycznie tam oczekiwał na to podanie. Dograł piłkę do środka, ale też należy pochwalić Ngogę, który umieścił piłkę w górnym rogu bramki. Pięknie zmieściłem, idealnie pod poprzeczkę, w pobliżu spojenia, umieszczając piłkę w okienku bramki. Spróbuję jeszcze raz zagrać to samo. Czyli prośba o podanie. Znowu się to udaje. Tym razem Calafiori był przygotowany na to, co zrobi Kuba Fryderyk.
Niewiele brakło i moglibyśmy jeszcze stracić tutaj bramkę. Ależ jest naprawdę ciekawe to spotkanie. Ajajajajaj, byłem przekonany, że to dośrodkowanie będzie troszkę lepsze. Niestety, niestety, tylko remisujemy. Natomiast trzeba podkreślić, że Kuba Fryderyk jest w fantastycznej formie na początku tego sezonu. Zdobywając pierwszą bramkę na boiskach Serie A, no i asystując po raz drugi. Przerwa reprezentacyjna. My sobie ją jeszcze na szybciorka rozegramy. Proszę bardzo. Probierz już jest naszym trenerem. Wychodzimy w podstawowej jedenastce. Ale ja nie będę grał w jakichś tam towarzyskich meczy, bo to nie ma najmniejszego sensu dla mnie. Nie musimy grać nawet w tych meczach, tak szczerze powiem. Gramy w wyjściowej jedenastce. Cieszy mnie to bardzo, że nasz trener w nas tak bardzo wierzy. Szkoda, że nie dał nam szansy w Mistrzostwach Europy. Może uznał, że po prostu jeszcze nie jesteśmy gotowi. A w momencie, kiedy przeszliśmy już do Hellasu, to stało się jasne, że jesteśmy świetni. Kolejne dwa spotkania. Widzieliście Roma i Napoli. Rozegramy sobie już w kolejnym odcinku. Ja wam bardzo, ale to bardzo dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Zostawcie lajka, subskrypcję i w następnym odcinku damy czadu. Trzymajcie się, cześć!